i... Okej. W sensie, to musi być support. Spokojnie, to musi być support. Znaczy, Ilaoi na supporcie, Galio... Jest! Okay. Jedna z moich ulubionych postaci. Łatwo go zgankować i on nie pomaga również strzelcowi. I Zinkrop wykorzystuje właśnie tę cechę. Waterwalking aktywowane, więcej prędkości poruszania się, więcej CC i więcej złota na Akera. Devil's One z hookiem rozpoczyna ten mecz. Ponieważ jest to jedna z niewielu postaci, które kompletnie mogą go zanihilować na linii po kilku przedmiotach, ale behave. Oj, na terenie wroga w złym momencie chyba Awahir. O tak, przede wszystkim Matisław jest obok. Stracił również tutaj wilki, zablokowany Arctic Assault. Wydaje mi się, że jest martwy, chyba że i bo wyczaruje coś pięknego. Na razie stopuje agresywo, lecz dżunglerem pożegnać się może. Teraz pytanie, czy będą go za Atroxa, nie ma sensu. Trzymać permanentnie Lakera oraz Erdotę pod wieżą tak, żeby recall kosztował ich stratę fali. Oj, patrzmy na to, Aibo nie wchodzi w dobrym momencie w wymianę. Jest CC z jednej i drugiej postaci i zabójcze obrażenia ze strony Zinkrofa. 2-0-1 na tej Elise. Rogue, czy będzie się bronić, bo ich midlaner tak naprawdę na niskim poziomie HP. To wygląda jako po prostu oddanie złota w ręce Devil's One. Aha, i pytanie, co na tym zyska Rogue? Oj, behave, dobra, ultimate, o tak, z jednej i drugiej strony, Selfie musiał się wycofać, Zinkrof również za daleko, nikt go nie obroni, na pewno zginie, Smite na nic mu się nie zda. Jest ten shutdown słodki dla Hikiu, Lucian to uwielbia. Oj, Selfie, powinien być wyraz bezpieczny, dysponuje flashem, co więcej, wypycha Matisława, ten może będzie musiał zagrywać Summonera, więc niezłe zagrania z jednej i drugiej strony, Zinkrof będzie stąd zaaplikowany, piękny rappel, ale gdzie on spadnie, prosto pod ręce Behave'a i ten zemści się za złe early game. I teraz IBO z dobrą teleportacją odgryza kompletnie Matisława od szansy na ucieczkę, przenosi się ze ścianę i mieczem go podzieli na wpół, co więcej, Laker próbuje solo z Hikiu, piękny stopwatch i źle na tym wszystkim wyjdzie botlane, Devil's One, jest red buff dla Hikiu, jest dobra pozycja, jest Raxo z Bardem. I te 2,5 sekundy nie zmienią niczego. Dwa zabójstwa powinny być na bocinie. Erdotę będzie wytrzymały, zupełnie się przeliczyłem. Wciąż Rogue z jaką petardą. Krótszy cooldown na tym patchu. Tak, co? Może tutaj znaleźć fajnego. Oj, Robert. Oj, Robert. Twój kolega złoty. A ty może być martwy. Wydaje mi się, że aftershock się kończy podobnie jak i twoje życie. I również Laker na tym nie skorzysta. Dwa łatwe zabójstwa. W prosty sposób oddane. A na bocie, no, agresywo pewnie, ale jeszcze nie ma takich przedmiotów, żeby być super... Speedpusherem. O, masz na to wejście. Pamiętajmy o tym, że nie ma sposobu, żeby przetrwał coś takiego Aatrox, zwłaszcza na 14. I tak ultimate był na cooldownie. To nie było coś, na co Marcin powinien sobie pozwolić. Patrz na to, Matisław. Jest flashem. Wydaje mi się, że go zagrywasz. Oj, nie! Nie wierzę, że dał się złapać tak łatwo. O rany, to... A zobacz, że Devil's One byłoby gotowo odwrócić, ale nadal jest Zinkrof i nawet daleko. Erdotę z błędem nie ma błasku. Erdotę? Okej, miskomunikacja, Vol 2. Ej, proszę bardzo, Laker mi wszystko wskakuje, wie, że Hikiu w tym momencie ma wszystko na cooldownie, ładna strzelnica tutaj ewentualnie dla Kaisy, szuka dobrej pozycji, flashuje do przodu, poszedł po jedno, po drugie, po dwa zabójstwa dla Devil's One. I odwaga tu się przydała. Większość Matisław z nich dostępnych, flashe popalone. Zinkrof ale... tak mało HP, Luciana tu nie ma. Rogue ma lepsze itemy. Zobacz, jest czapka u Selfiego, Matisław jeszcze nie ma drugiego itemu. To jest na dobry tutaj przede wszystkim wejście prosto w rywala. No, kto bierze tego Infernale, to Matisław. Jedna eliminacja również na rywala. Laker, świetna pozycja, double kill. Wejście Selfiego ustawia wszystkich do ściany i Hikio próbuje to wykorzystać, lecz przewaga liczebna robi swoje. Devil's One z masakrycznym teamfightem. Ale zobacz, Behave, czai się na Erkę, Laker może być w słabej pozycji. Trzeba uważać właśnie na takie zagrania. Tym razem to Erdotę złapany, Matisław jest jednak obok. Raxo szuka szczęścia i patrz, spajł flasza rywalowi, lecz sam podchodzi za blisko. Nautilus podbija dwie osoby, patrz na te eliminacje, które zaraz się posypią do Devil's One. IBO wchodzi w ostatnim momencie i przynajmniej daje równe szanse dla Devil's One. Laker solowa z Kikiu nie da rady! Przetrwa nam strzelec Rogue i Zinkrof na ośmiu nóżkach przebiera, lecz to jest co najmniej 10 za mało, by stąd się wykaraskać. Rogue! Co za wielki teamfight! No właśnie, ten Baron nie zostanie skończony, jestem tego pewien. Devil's One naprawdę igra z ogniem, lecz prowokuję przeciwników do tej walki. Teraz mamy złapane przez Raxo! Selfie podbity, nie zdąży wejść, ale Aatrox już tak! Devil's One rozszarpane! Tomek, patrz na tę rzeź! Nie zostawią nikogo żywego! Teleport pod bazę, teleport po grę, teleport po zwycięstwo i pierwsze miejsce Rogue! Raxo, jesteś absolutnym herosem! To, co tutaj zrobił Bardem, było po prostu niesamowite! Wybór, którego nie widujemy za często, ale to jest powód, dla którego decydujesz się na tę postać, wspierający, który robi kompletne 1v9 jedną R-ką. Wow! I to był przedsmak małego finału. Te drużyny spotkają się w Best of 5 i o więcej prosić nie możemy, lecz Rogue też zaznaczyło, kto będzie podchodził jako faworyt.